Witamy Was, docent. Marlena, witajcie. Polskie minibrowary.pl, choć dzisiaj mocno po czesku. Pierwsza w dziejach domowa degustacja kulinarna. Kulinarno-piwna właśnie. No kulinarno-piwna. Ale przede wszystkim kulinarna. Piwo przy okazji, jako towarzysz nakladanego hermelina. Nie wiem, ilu z Was obejrzało materiał Piwne Morawy, część trzecia ze Znojma, gdzie dziewiczo pierwszy raz spróbowaliśmy nakladanego hermelina w oryginalnej wersji w Czechach. No i zrobiło to na nas wrażenie. Tak, to było takie dosyć spontaniczne. A dobra, zamówimy, tam spróbujemy. I to naprawdę było genialne, więc tak po cichu liczę, że ten nasz amatorski przepis, którym się wzorowaliśmy, właściwie nasze amatorskie wykonanie, bo przepis był od Kowala, no będzie przynajmniej trochę przypominał to. Marlena ma tak, że jak spróbuje czegoś dobrego za granicą, czy to w Bułgarii, czy na Ukrainie, Ukraina, trzymamy cały czas mocno kciuki za skopanie tyłka ruskim. Zawsze powtarza te w jakiś sposób unikalne dania, których nie ma w kuchni polskiej. Tak, ale one różnie wychodzą, więc zastanawiam się, jak no, z Kijowa rzućmy tak szybko wspomnieniami. To były placki z cukinii zapieczone mozzarellą z pomidorami i z sosem czosnkowym. To powtórzyłam, ale nie wyszło tak, jak miało wyjść, ale jeszcze jest wszystko przede mną. Zatem teraz nakładany hermelin według, jak już Marlena wspomniała, receptury Kowala. Kowal, no te artykuły, te receptury imponujące, chyba tak, dwie części. Ja się tam zaczytałam, ja przebrnęłam właściwie przez pierwszą część i zrobiliśmy właściwie oczywiście według tego przepisu. No właśnie, co jest w środku? Marlena mówi, co jest w środku, a ja szybko skoczę do lodówki, żeby pokazać Wam clue, czyli tego hermelina. Tak, bo oczywiście jest tak z Czech przywieziony hermelin. W każdym razie, jeżeli chodzi o przepis na tego hermelina, no to tak jak wspomniałam, wzorowaliśmy się na przepisie Kowala. O, jest już. Tak wygląda oryginalny hermelin, kral syru. Zakupiony u Alberta. W Albercie. Tak. Więc tak, w każdym razie, co tutaj jest? Jak widzicie, liść laurowy, ziele angielskie, jałowiec, słodka papryka, czosnek, cebula czerwona. Ale słodka papryka pikantna, czy...? Nie, nie pikantna. W każdym razie jeszcze jest papryczka, ale do końca nie wiedzieliśmy, czy ona jest pikantna, czy nie pikantna, więc to się okaże, jak go spróbujemy faktycznie. I to wszystko właściwie jest zalane olejem, więc to olej przepis. Rzepakowy. Tak, taki zwykły. Zwykły. No ja się zdziwiłem, bo to była kwestia marynowania. Marynowanie zazwyczaj w odcie. Tak, nie wiem, może się okaże, że to zrobiliśmy wszystko źle, więc zobaczymy teraz. Kowal już w pierwszym komentarzu. No jak, gdzie, złe składniki, źle w ogóle wszystko. Dla mnie niepokojące jest to, nie wiem, czy jest to wina źle przełożonej receptury, czy złego słoika. To całe to ustrojstwo ma 1,5 tygodnia. Kowal mówił chyba, że trzeba od minimum tydzień. I ten olej cały czas wychodzi ze słoika. Więc kto się zna, proszę o informację, czy to jest źle, co zrobiliśmy źle, czy ten słoik po prostu nie za bardzo izoluje, trzyma, uszczelnia. A może to jest w sumie ostatni moment, żeby go spróbować, więc nie czekajmy. Marlena otwiera hermelina, ja otwieram piwo. No, po prostu klasyk czeski. Jeszcze doprecyzuję, bo zapomniałam o jednym dosyć ważnym składniku, zioła prowasalskie, więc jakby to też tutaj jest jak najbardziej. Zatem proszę otworzyć hermelin, a ja wow, ładnie strzelił. Okay. Ale ten aromat, wow, super. Bardzo ładny aromat. Zobaczcie, szkła pilznera, chyba końcówka lat 80. albo początek 90. Złota obwódka. Pachnie. Pachnie bardzo dobrze. Miałem trochę wątpliwości, jak wąchałem go w trakcie... W trakcie tego konserwowania, marynowania. Trochę się rozpada. Myślę, że jak jednego wyciągniesz na razie, to jak najbardziej wystarczy. O!
Tutaj zdecydowanie mniejszy, subtelniejszy dźwięk. No. Pachnie serem. A ja tutaj, zobaczcie, no Marlena nie otworzyła na tak blisko obiektywu na waszych oczach, więc tutaj proszę bardzo. Dziękuję. Pilsner. Wszystko w klimacie. Chleb miał, chmiel. Chleb miał być z kminkiem, ale jakoś chyba ciężko dostać w dyskoncie chleb z kminkiem. Raczej tak. Dobrze, to co? No, najpierw Jezu, najpierw trzeba sobie zrobić tak, na języku głucha. Podbudowę odpowiednią. Odpowiednią. Dobra, to co? Pierwszy chcesz? Nie. Dla ciebie? Dobra. Może pokażmy. Jak najbardziej. Ten nakładany hermelin. No, przepołowiliśmy go. Tak. Są, są dwa talarki. Zgodnie z recepturą Kowala. Tak, żeby to wszystko się gdzieś tam do środka dostało. No dobra, to próbujemy. O, trochę się już... On w zamyśle ma być delikatny i kremowy. Tutaj uwaga, bo jest ulubione przeze mnie ziarno pieprzu. Jest bardzo ziołowy. Trochę niepokoi mnie to, że on się trochę już lekko zaczął rozpadać, więc może ciut za długo go jednak trzymaliśmy. Ale czuć czosnek, czuć zioła, czuć lekką pikantność i tą kremowość, więc... Aj! Ser, tak. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, bo mówię, Marlena, chyba coś poszło nie tak. Ten słoik nie pachnie zbyt dobrze, on nie pachnie serem. To były zioła. To były zioła. Teraz pachnie serem pleśniowym, tak. Czosnkiem. Czosnek przede wszystkim. Czosnek. Ale przede wszystkim nie. Fajnie, że się skupiasz na aromacie, bo ja od razu spróbowałam. Dobra. On ma, na tym naszym materiale ze Znojma w ogóle ględziliśmy tak, że żadne z nas nie powiedziało, jak to w ogóle smakuje. Powiedzieliśmy super, zajebiste, fantastyczne, rewelacyjne, ale o strukturze samego hermelina dzisiaj nic. Dzisiaj nadrabiamy. Dobra, próbuj. Pieczywo. Mmm. Jest pieczywo, spróbuję. Bardzo delikatny, bardzo kremowy, trochę teraz czuję papryczki, natomiast ja właśnie miałem takie wrażenie, to jest nasz pierwszy raz, na pewno będzie coś do poprawy. On jednak nie smakuje tak dobrze. On jest za bardzo serowy trochę. Mam jest wrażenie. W sensie on... Jeszcze jest ten oryginalny hermelin. Właśnie zastanawiam się, czy on jest za długo trzymany, czy za krótko. Za krótko. Bo z drugiej strony zobacz, jego struktura, ona się troszeczkę już rozpada. Więc jakbyśmy go jeszcze przytrzymali trochę. To piwo jest idealne, słuchajcie. Piwo idealnie się komponuje z tym hermelinem, ale faktycznie czuć jeszcze w środku, on nie jest... On jest serowy cały. Jest taki zbity trochę, nie? Trochę zbity. Ale przeszedł tymi ziołami, więc mógłby być jeszcze trochę pikantniejszy. Więc jak będziemy robili kolejną wersję, bo mamy jeszcze dwa całe w zapasie. No tak, ostatnie. A na pewno podzielimy się też, co wychodzi z tych kamemberów, które są dostępne w Polsce. Bo tego nie ma dostępnego w Polsce. Myślę, że też można przetestować, ale myślę, że też będzie ciekawie, jak będzie z czymś ostrzejszym, żeby też jednak przełamać ten smak. Natomiast on jest mega ziołowy i mega czosnkowo-serowy. Ja się też zastanawiam, czy jeżeli by wziąć te niższe plastry, czy one jednak mają inny smak, ale podejrzewam, że nie jesteśmy teraz w stanie trochę wygrzebywać z tego słoja i robić tutaj rozpierduchę. Więc może ewentualnie, jeżeli damy radę to spróbować, to dogramy wam podsumowanie. Znaczy, jeżeli będą się różnić, bo ja zakładam, że nie będą się różnić. Ale jest bardzo sycący. No to jest ser. Tak, już się najadłeś? Ja już się... Jednym kęsem. Nasycenie Pilsnera jest dla mnie perfekcyjne. Bardzo orzeźwiające, bardzo wysoko wysycone. No ja myślę, że taki plasterek dla mnie by kompletnie wystarczył, czyli... No to jest połówka hermelinka. No i to się nazywa ekonomiczny facet. Bo hermelin ma 120 gramów, to jest fajne, bo już w Polsce te gramatury serów pleśniowych jakoś chyba koło setki są. Więc tutaj dwa razy 120. No, no dobra, jeszcze może jednak. Jeszcze jakieś przemyślenia co najdą. No to jest też pytanie, czy... Tutaj fajnie natarłaś go papryką. Tak, tu jest natarty słodką papryką. Właśnie czerwoną. Ten ser jednak jest najbardziej chyba intensywny jeszcze.
On nie przeszedł jeszcze w On ma strukturę. Kremowe. On ma strukturę sera, jeszcze ma takie ziarna. Tamten. Jezu, czy ja powiedziałem, że próbowaliśmy go w piwnicy u Sznecka? O, właśnie. Piwnicy u Sznecka. Rewelacyjny lokal. Sama starówka, samo namesti, rynek z Neuma. Lokal rockowo-metalowy. Leją piwo z miejscowego mini-browaru Sznek i serwują właśnie Hermelina, który był totalnie kremowy. Tutaj to ziarno cały czas jest. Więc pytanie, jak zlikwidować to ziarno? No chyba jednak trzeba dłużej. Tutaj tak jest pierwsza wersja w naszym wykonaniu. Ja się spodziewam, że będzie o wiele, wiele gorzej, więc i tak jestem mile zaskoczona. Pytanie do znawców Hermelina o przechowywanie, bo my go trzymaliśmy tak właśnie trochę... W różnych miejscach. W różnych miejscach i trochę dostał ciepła, w takim sensie ciepła jakiegoś 15 stopni, a jak było zimno, to miał chyba około 10 stopni. Więc myślę, że może jakieś ewentualne wahania temperatur mogły na to wpłynąć. Dawajcie znać, jak wy postępujecie z nakładanym Hermelinem. Ja szczególnie czekam na komentarz od Kowala, jego recenzję. Kowal chyba nie ogląda YouTube'a. I na jego uwagi. Ale zachęcamy. Róbcie marynowanego, czyli nakładanego Hermelina w domu. Przekąska jest niesamowita do piwa. Tak, to jest taki dobry pod wieczór. Zdrówko, myślę, że jak na pierwszy raz całkiem nieźle, ale będziemy dążyć do lepszych efektów. Na razie.